Ostatnio mi ciągle na TikToku wyskakują TikToki, jak Marcin Dubiel źle traktuje Natsu, a ty się przyjaźnisz z Marcinem Dubielem. Powiem tak, ja kiedyś miałam z nim o wiele lepszy kontakt, więc też jest mi ciężko wypowiadać się i opisywać jakieś sytuacje z teraz, bo niestety jakby i przez pracę, i przez każdy ma z nas swoje życie, no troszkę się jakby oddaliliśmy, jeśli chodzi o naszą przyjaźń, bo jak mieszkałam jeszcze w Katowicach, to naprawdę to była taka najbliższa dla mnie osoba, jeśli chodzi o świat influencerów i tak dalej. Więc też nie chcę się wypowiadać, no po prostu, bo widzę to samo, jakby ja sama widzę tylko jakieś urywki na TikToku, czy ostatnio byłam na przykład na jego urodzinach, ale tak to my się mega dawno nie widzieliśmy, więc troszkę ciężko jest jakby wypowiadać się o czymś się troszkę nie ma pojęcia.